Siemano, Marcin Łazarski, Śpiewaj Świadomie. W dzisiejszym odcinku napiję się wody. Niesamowite. Powiem się zamiast się. I zagram akord, w którym będzie i biały, i czarny klawisz. Czeka nas odcinek pełen emocji. Nieco stamina. Wherever. Dobra, to do konkretów. Ćwiczenie rozśpiewkowe, rozgrzewkowe. Jedni mówią rozgrzewka, drudzy mówią rozśpiewka. Że rozgrzewka to taka bardziej rano i że tak mniej, że tak subtelnie. A że rozśpiewka to tak bardziej, że tak później, że dalej, że bardziej w piosenkę, że tutaj... Jakbyśmy to nazwali, nie wiem, pulsacyjnym łechtaniem fałdki głosowej? To co? To ja to tak nazwę. No właśnie, a jak budujemy głos, w sensie ćwiczymy nowe rzeczy, to co to wtedy jest? Rozśpiewka, rozgrzewka? Nie, to są ćwiczenia emisyjne, tak? Ćwiczenia emisji głosu. Więc mamy rozgrzewkę, rozśpiewkę, ćwiczenia. Co jeszcze? Rozśpiewka, rzodkiewka, sakiewka, konewka. Dobra, no nieważne. Więc zwał jak zwał, nieistotne. Co ja mam dla was dzisiaj? Tych ćwiczeń rozgrzewkowo-rozśpiewkowo-rzodkiewkowych może być bardzo dużo. One mogą być... różne ze względu na to, do czego dążymy, jaki efekt chcemy uzyskać, co chcemy zniwelować, do czego się chcemy rozśpiewać, rozgrzać, no i tak dalej. W zależności też od naszego poziomu wokalnego. Ja mam dla was dzisiaj proste ćwiczenie, ale takie, które po pierwsze bardzo dobrze ustawia głos, po drugie bardzo dobrze go rozgrzewa, po trzecie działa bardzo dobrze na rezonans, działa bardzo dobrze na budowanie tonu, na elastyczność głosu. No dużo zalet ma to ćwiczenie, jest bardzo proste. To też jest jego zaleta. Więc po pierwsze, skala, której będziemy używać, taka. Takie tercje. Jak ktoś nie zna nomenklatury muzycznej, no to tak, co drugi biały. Nie jest to taka oczywista skala, więc trzeba się z nią troszeczkę zapoznać na początku, żeby znowu nie walczyć z dźwiękami, tylko skupić się na tym, co mamy robić. My mamy sobie delikatnie śpiewać, mruczeć, tak pobudzić głos do działania, ale przy tym właśnie zrobić to w odpowiedni sposób. Zaraz powiem, co jest istotne tutaj. Po pierwsze, robimy my, ale zamykamy usta, otwieramy szczękę. Bo, co? Tak. Tak jakbyście chcieli powiedzieć o, Jest różnica w dźwięku, nie? Rozluźniamy szczękę, to jest bardzo istotna rzecz. I na długim szukamy ładnego rezonansu, ładnego, długiego dźwięku. Na takiej zasadzie. Jest okej, Marcin, to jest super. Dobra. Skup się. Wiem, że nie wyglądam jakoś super fajnie pewnie teraz, ale jakby no to nie jest istotne. Zaśpiewałem oktawę, w sensie nie w tej oktawie zagrałem, ale to jest nieważne też. Staram się zrobić to jak najpłynniej, jak najmniej energii w to włożyć, w sensie takiej mięśniowej, żebym ja nie robił. Szukamy czegoś, co jest swobodne. I nawet jeżeli pójdę wysoko, zobaczcie, przejście rejestru, same trudne dźwięki powyżej przejścia rejestru głowowy, interesuje nas lekki, swobodny dźwięk, rozluźniona szczęka, wszystko luźne, ładne rezonowanie. Nie szukamy czegoś, co jest intensywne, na tym nie zbudujemy dobrego dźwięku i na tym dobrze nie rozgrzejemy głosu, tak? Na czymś, co jest swobodne, lekkie, od tego trzeba zacząć, to jest bardzo ważne.
Już widzę w twoich oczach, że mówisz, ale ja chcę śpiewać piosenki wysoko w hadur, tam w dicconar, Stevie'ego Wondera w oryginale. No właśnie. I z tym trzeba walczyć po prostu. No nie ma wyboru. To próbujemy. Żeby śpiewać cały czas i nie robić przerw, w miejscach, które są dla ciebie po prostu za nisko, przerzuć się o oktawę wyżej, w miejscach, które są za wysoko, przerzuć się o oktawę niżej. Pozwoli ci to zachować płynność ćwiczenia i pamiętaj, nie rób niczego na siłę, nie śpiewaj w miejscach, które są zbyt wysoko, zbyt nisko, zbyt trudno, po prostu zmieniaj oktawy. W tym ćwiczeniu nie musisz niczego udowadniać. Niski męski rejestr. Niski damski rejestr. Pamiętaj o płynności. Swobodzie. Nie głośno. Nie na siłę.
Dzięki za dzisiejszy film. Jeżeli chciałbyś otrzymywać więcej materiałów i ćwiczeń wokalnych, to polecam zapisanie się do newslettera na stronie www.śpiewajświadomie.pl, ale szybko mówię. Mów wolniej, Marcin. Tak, na stronie www.śpiewajświadomie.pl można zapisać się do miłego wokalnego maila, tak to nazywam, i osoby subskrybujące, to jest darmowe, ten newsletter otrzymują ćwiczenia i materiały wokalne niepublikowane oficjalnie na kanale. A tam między innymi był film z rozgrzewką wokalną. Taką długą. 15-minutową chyba. No, to warto. Polecam. Naprawdę polecam. Nie wiem czemu polecam. W sensie kazali mi polecać. Nie wiem. Oni. Wy ich też widzicie? Oni każą mi to polecać. I każą mi mówić co odcinek, żebyście subskrybowali kanał. I żebyście wpadali na Facebooka i Instagram i wszędzie, gdzie indziej się da. I na mój muzyczny kanał, jeśli chcecie posłuchać, jak śpiewam. Stwarzają... Nie kładź na mnie presji! Kładą na mnie presję niesamowitą. Miłe słowo na dziś to... beżowy. Beżowy. Koniecznie trzeba zrobić coś takiego ustami, żeby było wybuchowe. Żeby napompowały się polisie i powstała pewnego rodzaju banieczka. I to sprawia, że beżowy jest jeszcze milszy niż beżowy. Beżowy. bardzo miły kolor beżowy. Uwielbiam. Mam coś beżowego, na pewno coś beżowego mam.